Tomi Cafe, oficjalny partner telewizji klubowej. Ten nasz dzisiejszy sparing zakończony wynikiem 0-0. Troszkę bardziej wyrównane spotkanie, można powiedzieć, niż z Krakowią, ale najważniejsze jest chyba to, że dalej ciężko trenujecie i wykonujecie to, co sobie zakładacie przed spotkaniami. No tak, tylko że gramy każdy sparing i każdą grę, żeby wygrać. No zabrakło dzisiaj tej skuteczności, takiej kropki nad i. Stworzyliśmy dobre sytuacje, tam kilka razy zespół z Katowic gdzieś tam albo bramkarz uchronił, albo wybijali już z linii bramkowej. No taka jest piłka nożna. Jestem zadowolony z tego, jak funkcjonowaliśmy w ataku i w obronie, jeśli chodzi o budowę, o otwieranie gry, o kreowanie tych sytuacji, no ale na pewno nie jestem zadowolony z tej skuteczności. No choćby nawet tutaj końcówka tego spotkania i Dawid Kukuła, gdzieś zabrakło mu centymetrów, żeby z drugiego, trzeciego metra gdzieś tam skierować piłkę do bramki. No taka jest piłka, dalej pracujemy, wiemy, że dzisiaj też graliśmy bez Marko Roginicza, bez Iwana Martina, którzy jeden chory, drugi troszeczkę jakaś tam dolegliwość, woleliśmy oszczędzić go. No taka jest piłka, jest ten czas właśnie, żeby sprawdzić młodzieżowców, tak jak tutaj Filipa Laskowskiego czy Dawida Kukułę, także no, spokojnie do tego podchodzimy. Mówię, jakby nie jesteśmy zadowoleni z tego wyniku, ale i ze skuteczności, ale z całej organizacji gry na pewno jestem zadowolony. Zostało jeszcze troszkę czasu do wyjazdu słonecznej Turcji. Jakie plany na te najbliższe tygodnie ma Podbeskidzie? Przede wszystkim słonecznie jest tutaj, bo sami widzimy, że jest słonecznie. W Turcji, jakby do Turcji nie jedziemy ze względu na słońce, tylko ze względu na boiska i sparing partnerów, których tam mamy. Mamy bardzo mocne zespoły. Tutaj nawet można podać trzeci zespół Ligi Kazachstańskiej, Ortobasy na przykład, czy zespół, siódmy zespół Ligi Ukraińskiej, tej najwyższej ligi. Także i plus zespół, tak jak my, z pierwszej ligi rosyjskiej, plus lider serbskiej drugiej ligi, takiej tej naszej, Grafikar Belgrad, który jest taką jakby filią Partizana Belgrad, także bardzo dobry sparing z partnerzy. No i na pewno z tego się bardzo cieszymy. Tutaj jeszcze jeden tydzień takiej pracy, którą zakładaliśmy, połączenie tej pracy motorycznej nad zdolnościami motorycznymi plus technika, taktyka i to wszystko będziemy na pewno coraz bardziej przyspieszać, żeby po prostu osiągnąć optimum na start ligi.